Siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku z FC24 Polska versus tym razem Finlandia, nadal na klasie światowej. Delikatne zmiany w zespole zaprowadziłem, stwierdziłem, że spróbujemy na ten mecz, jako że jest to troszeczkę słabszy przeciwnik, nowych ustawień, zagramy sobie fałszywą dziewiątką z Lewandowskim na ataku i z Milikiem na SPO w zasadzie. Natomiast no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, i co najważniejsze, Krychowiak nie grał od pierwszej minuty. Zostawiłem go sobie na ławeczce ładnie, za niego wrzuciłem Szymańskiego, który będzie grał razem z Zielińskim na eśpeku. No zobaczymy tak naprawdę, co te zmiany dadzą i czy cokolwiek dadzą, bo to jest bardzo dobre pytanie w zasadzie, czy cokolwiek dadzą. Także ruszamy, słuchajcie, oczywiście standardowo na sam początek. Troszeczkę, prawda, hymnu. Natomiast słuchajcie, przypominam, że jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Oprócz tego też do wspierania. Wszystkie bonusy znajdziecie w przycisku wesprzyj. No i pamiętajcie o zostawieniu komentarza, jaki byście chcieli kolejny mecz. Także lecimy, no nie ma co, Dobra, ustawiamy im od razu. Ofensywny jak zawsze. Ja inaczej w sumie nie gram niż na ofensywie. I zobaczymy, jak ten mecz będzie wyglądał. Dobra, na spokojnie, bo tu... Nie no, ogrywa mnie ten komputer dzisiaj. Muszę przyznać, że mnie ogrywa, bo to jest drugi odcinek, który nagrywam. No ten wcześniejszy z Chorwacją, no nie poszedł za dobrze. To zresztą widzieliście już na pewno. Łe kurwa, ale nie fauluj swoich! Jak już to fauluj... Je, pierdole, co oni grają? Jak już chcą kogoś faulować, to niech faulują chociaż przeciwnika, a nie kurwa swoich. Dobra, Milik. Milik będzie próbował, ale nie ma za bardzo z kim zagrać. Więc troszeczkę uspokoimy w tym ataku. Dobrze. Zajebiście, dobrze. Dobrze, do boku. Podanie do Milika. Milik, jeszcze na spokojnie. Lewandowski, ale się nie miał jak obrócić. Ale już i tak jest lepiej, wydaje mi się, niż w meczu z Chorwacją. Ten początek przynajmniej. No ale dobra, ale jak ja będę tak tracił, to to jest absurdalne, nie? No oddaj tą piłkę. Dobra, na spokojnie. Zagramy do góry. Dobrze. Jeszcze Lewandowski. I teraz z Milikiem. Milik wbiega w pole karne. No, ale... Co tam się kurwa wydarzyło, nie wiem. Na spokojnie, na spokojnie. No ale presuj go. Kurna, no nie tak. Miałeś go presować, nie prasować, kurwa mać. Dobra, będą lecieć Finlandczycy teraz bokiem. Ale na całe szczęście się rozbiegł za daleko. Na spokojnie. Dobra, trzeba... Kurde, ja tak z jednej strony sobie myślę, trzeba grać na spokojnie. Z drugiej strony sobie myślę, każdy mecz, który mówię, żeby zagrać na spokojnie, to później jest na dziurę, nie? Więc może nie trzeba grać na spokojnie, tylko trzeba grać kurna z głową. A najpierw ją trzeba mieć! Nie wiem, co tam się wydarzyło, szczerze mówiąc. Czy chcę wiedzieć? Ach, jebać to. No, troszeczkę lepsze jest to ustawienie, szczerze. Troszeczkę delikutaśnie lepsze jest, chyba że ono mi się zmieniło, bo... Ej, poczekajcie, coś tu się odjebało. Kurwa, przecież ustawiałem... I powiedz jeszcze, że Krychowiak gra. Co tu się odpierdala? Teraz jest z powrotem fałszywa dziewiątka. Jeszcze nic nie zdążyłem zmienić. Ale widzę po ich ustawieniu, że oni grają jak w tym zwykłym. Czy ta gra jest aż tak pobugowana? Że nawet formacje, które są ustawione domyślnie, one są narzucone i chuj? I tu się nic nie da zmienić? O Jezus. Beznadziejne to odegranie. To nie, może ja Milika faktycznie nie powinienem zostawiać na SPO, tylko trzeba było, kurde, tym napastnikiem robić, bo tam przynajmniej cokolwiek robi. No ale to odbierajcie te piłki, no. No i teraz co? No i, ale oni znowu grają, kurna, tym domyślnym, nie? W ataku. Wow! Który tam na rękę przyjął? Kurwa, jeszcze mnie będzie odpychał, ham. No, ciężko widzę, powiem wam, te mecze. Jeśli my nawet z Finlandią sobie tak nie do końca dajemy radę. Nas...
Na spokojnie, Milik, no na spokojnie, no ale to musisz mieć z kim zagrać, no. Dobra. No i do dupy, kurwa, po co ja tam czekam, to trzeba albo kiwnąć, albo coś zrobić, kurwa, nie tak z dupy zatrzymać i chuj, no. Dobrze, teraz do Lewandowskiego, Lewandowski, czaruje, strzela! Huu! No, kurwa, wreszcie! Ja pierdolę, ileż można było czekać na to? Ileż można było na to czekać? O, dobra, otwarcie mamy. Mamy otwarcie tego meczu, słuchajcie. Co prawda w 30 minucie, ale lepsze to niż nic. Dobra, teraz Milik. Milik, no i gówno w dupie. Kurwa, chuj. Oj, na spokojnie, na spokojnie. Ale tu trzeba... Nie wiem. To trzeba, no... No... No nie wiem, kurwa, no nie wiem, no nie wiem. Weź to, odbierz mu, wybij to, kurwa, strzel. Znaczy, nie strzelaj, nie strzelaj. W tej sytuacji to może lepiej nie strzelaj. Dobra, odegranie. No ja pierdolę, dobra. Bo zrobiłem to samo, co ten Finlandczyk wcześniej. Wow! Dobre przejęcie, no ale kurwa, czemu nie do Lewandowskiego, tylko do góry próbujesz? Przecież gałkę dałem w dół do chuja. Dobra, Milik. Lewandowski. No nie ma za bardzo z kim zagrać. Szymański strzela! Ale... Tylko rzut rożny. Z drugiej strony tylko Jasz, więc... Dobra, spróbujemy. Zieliński wrzuca. I Lewandowski! Aj, churna! Dobre nożyce, ale no niestety nic z tego. Będziemy próbować jeszcze raz. Wrzuca. No i nie ma tam za bardzo z kim zagrać. Na spokojnie, Bereszyński. Odegranie do Bernardka już chciałem powiedzieć, Jezus. Lewandowski strzela, ale zablokowany. No teraz trzeba się wracać. Teraz trzeba się wracać, to już nie ma co czekać. No bo właśnie. Bo Finlandia rozpoczyna kontratak. Pokopani po kostkach, ale jeszcze strzał udało mu się oddać. Kurde, no trzeba uważać. Trzeba uważać, wybicie głową. Ło kurwa. Zieliński. Dobrze, jakby miał z kim zagrać. No ale właśnie nie za bardzo ma z kim. Lewandowski. Do Kiwiora, na bok. Kiwior do Lewandowskiego próbował niepotrzebnie, niepotrzebnie. Trzeba było do Zielińskiego spróbować, do środka bardziej. On już tam był, czekał. To był ten moment, w którym trzeba było po prostu podać. A nie się zastanawiać. Oj, 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 niebezpieczne. Bardzo dobrze, Kiwior, bardzo dobrze. Mamy 44. minutę meczu. Dobra. Trzeba tu troszeczkę rozegrać to jakkolwiek. Dobrze, brawo, brawo do Kamińskiego na bok. Na spokojnie, Zieliński. Szymański. Szymański do lewego, lewy. Będzie czarował, ale... No, co to... What? What? Dobra, ale chociaż koniec pierwszej połowy. No i schodzimy z rezultatem 1-0. Nie jest źle, ale... Dobrze też nie jest. Bereszyński w ogóle nie jest zmęczony. On w ogóle biega coś na tej prawej obronie, czy on tak sobie tylko gra dla grania, bo ja nie wiem. Mam wrażenie, że dużo się tam dzieje po tej prawej stronie, a on w ogóle nie jest zmęczony. No nie wierzę w to, że jest taki... Aha, no zajebiście, że mu oddał. Nie wierzę w to, że on jest taki super wysportowany, więc... Więc podejrzewam, że on się po prostu na tym boisku opierdala. My nazywajmy rzeczy po imieniu. Dobrze, do Milika, Milik! Milik będzie strzelał! Oj, w nogi, prosto w nogi! Chociaż jak na Arka Milika, to i tak dobrze. No i gówno w dupie. Dobrze, dobrze. Na spokojnie. Ja nie wiem, co ja zrobiłem właśnie.
no ich gówno, żebym zrobił w sumie. Jak miałbym to określić, to... O kurwa, ale faul! No i żółta, no żółta, no. Kiwior z żółtą kartką za to, no nie dziwię się w ogóle. Bo to taka zapowiadająca się akcja, no ale no może trzeba było tak właśnie zagrać. No. Dobra. Wybito, na spokojnie. Tu trzeba... Trzeba się zastanowić, co by tu zagrać dobrego. Dobre odegranie. Jeszcze do lewego, lewy. W polu karnym strzał. Ale nic z tego. Kurna. No była, była dobra szansa. Była dobra szansa, teraz lewy. O Jezus. Na spokojnie, Kamiński. Kamiński do Bednarka, Bednarek jeszcze z Zielińskim. Zielu, Zielu próbuje się przedostać, strzela. Co? Co on trafił teraz? Co on teraz trafił? Ja chcę zobaczyć tą powtórkę. Co chłop zakręcił? I jak dupnął w słupek. Dobre, dobre, no. 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 To był dobry pomysł, kurna, żeby zmienić trochę tą formację. Co tu się wydarzyło teraz? Aha, ja teraz też nic nie mogłem zrobić, nie? Tylko komputer nie mógł. WTF? WTF? Aha? Aha? O Jezus, to już było blisko, nie? No nie możemy tak grać, no nie możemy grać w ten sposób, bo to cię później zemści szybko. No ale... Dobra, to ja się nie dziwię, że ten... Co tam, Bereszyński był, czy... Kto tam był na tym prawej obronie? Że on niezmęczony, jak oni go omijają w ogóle w tych podaniach. O Jezus, Kamiński, o Jezu! Co ty grasz, chłopie? Co ty grasz? Na spokojnie teraz w odbiorze. Bo jednak masz żółtą kartkę, Kiwior, to nie można... O, dobrze! Prawidłowo, Bednarek. Faul jest, ale na Polsce. Dobrze, na spokojnie. Odegranie do Zielińskiego. Zieliński, jeszcze Szymański. Szymański do Lewandowskiego. Lewandowski! A, próbował coś pokiwać, ale nieskutecznie. Oj, 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 to się zapowiada niebezpieczna sytuacja. Prawidłowo. Dobrze. Do lewego, zajebiste podanie, dobrze. Teraz tylko to wykorzystać, Milik i gol. Dobrze. Kurna, szczerze mówiąc, ciężko, ciężko to idzie. Ale dajemy radę jakoś. Dajemy radę, no 3-0 to jest całkiem fajny rezultat. Może nawet... O Jezus, myślałem, że może nawet 4 będzie, ale chyba nic z tego na ten moment. Dobra, na spokojnie, trzeba cały czas nakładać presję na przeciwników. No właśnie, żeby się pomylili. Dobrze! Lewy do Miliśka, ale nie tak! No nie w takiej sytuacji, nie tak! Plan był dobry, wykonanie było chujowe jak z dupy. No nic. Kiwior będzie blokował? Oj, 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 no to było niebezpieczne. To mogło się naprawdę źle dla nas skończyć. Na spokojnie. Kamiński. Na drugie... Dokładnie tak, dokładnie tak. Do Skurasia, Skuraś. Nie za bardzo ma z kim zagrać. Do Lewandowskiego, Lewandowski. No i dobra, ale chociaż aut. Dobra, na spokojnie. Zielu. Zielu do Milika, Milik. Co tam się wydarzyło, szczerze mówiąc, nie wiem. I znowu mi się formacja rozjebała. Dobra, ta gra jest ewidentnie pobugowana i coś tu jest nie tak z tym. Ale okej, okay, no wprowadźmy sobie Krychowiaka, wprowadźmy sobie Szymańskiego za Zielińskiego. Kiwiora wypadałoby zmienić. Tylko, że nie za bardzo mam za kogo, bo Wieteskę wziąłem. No dobra, trudno. I Grosika, 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 byśmy za Kamińskiego wrzucili. I Świderskiego, może za, może za, może za...
Zamilika. Zamilika. Troszeczkę zmian jest. Arek Milik już ładnie schodzi. Dobrze, dobrze, ale będziemy wrzucać. Grosik wrzuca na Świderskiego. Świderski! O kurwa! Ale mieli szczęścia w tym kurna nieszczęściu. Lewandowski! No, to mi się podobało. No, muszę powiedzieć, że ta bramka naprawdę mi się podobała. Oj, zdecydowanie mi się podobała. Mamy 4-0. Dobra, na spokojnie. Kurna. Nie, 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 tak nie możemy grać. Zablokuj go. Ale nie przewracaj. Co tu się kurwa wydarzyło? Dobrze, dobrze, do lewego. Lewy, rozbiegaj to, rozbiegaj to. Nie w ten sposób. Dobra, trudno, no. Miało być dobrze. Rozbiegaj to, tak mówił mój nauczyciel WF-u znajomemu, który sobie kostkę skręcił. No, ale trudno. Krychowiak. Jeszcze Lewandowski strzał, no, ale... No, tylko rzut rożny z tej sytuacji. No i będziemy mieli świeże siły na boisku. Dobra, na blisko. Skóraś, wrzuca. Lewandowski na dalszym słupku. No, ale co... To nie było nic, szczerze mówiąc, ciekawego. Dobrze, prawidłowe odebranie Bednarka. Właśnie Bednarek w końcu się wziął do gry. Dobrze, Skóraś. Skóraś, tylko on nie ma z kim zagrać. Krychowiak teraz na boku. No i tu tak samo, no... Oni muszą mieć z kim rozgrywać. Bo jak nie mają z kim rozgrywać, to tracą bezsensownie piłkę, no. I nic z tego nie wynika tak naprawdę wtedy. Ojej! Ojej! Dobrze, dobrze, trudno, no będzie żółta kartka. Myślę, że nawet nie jedna. Ale to są ostatnie minuty meczu, no dobrze byłoby utrzymać czyste konto. Prawidłowo, dobrze. Jeszcze, 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 wybij to, wybij to, wybij to! Ja pierdolę, mam ciepło. Mam ciepło, ale kończymy to, ten mecz 4-0. Aż jestem ciekaw statystyk z tego meczu, nie? Aż jestem ciekaw, kurna, statystyk z tego meczu. Powinno się zakończyć 4-1. Więc w sumie wyszło na to samo praktycznie. Dokładność podań 85%. No tak wysokiego poziomu w tej serii, tej całej serii jeszcze nie było. Dobra skuteczność strzałów też, 79%. Celność dryblingów, spoko. Dużo podań. Wow. Aż jestem w szoku głębokim, szczerze mówiąc. Że aż tak dużo podań było. Że więcej niż komputer miałem? Niemożliwe. I posiadania piłki porówno w zasadzie, więc... No, not bad można powiedzieć. Not bad. Natomiast słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie komentarz. Oczywiście, co powinienem zagrać jako następny mecz. Jeszcze trochę tych drużyn narodowych nam zostało. No i oprócz tego, jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie kanał. A jeśli macie ochotę mnie wspierać, to sprawdźcie przycisk wesprzyj. To tyle, dzięki, na razie, no i cześć.